Nie ukrywam, że rozważamy różne wersje, łącznie z tymi, o które Państwo pytacie, związanymi ze szpitalami w Poznaniu. W tej chwili nie ma jeszcze decyzji co do kolejnego szpitala w Poznaniu. Jeszcze wczoraj po południu na konferencji prasowej wojewoda wielkopolski tymi słowami zapewniał, że nie ma decyzji odnośnie drugiego szpitala zakaźnego w Poznaniu. Ale wieczorem do naszej redakcji dotarło wiele maili na alarm@wtk.pl od widzów i pacjentów, że szpital MSWiA będzie jednak szpitalem zakaźnym. Dla mnie i dla nas wszystkich na oddziale decyzja wojewody jest uśmierceniem nas. I nie boję się tych słów. To, że gdzieś zostaniemy przekazani, nie oznacza, że będziemy mieli opiekę. Czy o to chodzi, żeby w imię COVID zlikwidować niewygodne oddziały? Wśród nich był także pan Robert, mieszkaniec Wildy, który decyzją lekarzy następne 2 tygodnie może spędzić w domu. Do jego mieszkania musieli wnieść go ratownicy medyczni. Sam nie może się poruszać. Staję ledwo, bo chemioterapia weszła mi, że tak powiem, w nogi i mam problem z chodzeniem. Pan Robert również wczoraj otrzymał telefon, że szpital MSWiA będzie przekształcony. O swojej chorobie dowiedział się przez przypadek. W sierpniu chciał zbadać się na obecność koronawirusa. Zamiast wyniku testu usłyszał wyrok – białaczka szpiku kostnego. Teraz jego terapia musi być kontynuowana. Mnie czeka jeszcze 5 chemioterapii. Na razie mam jedną ze sobą. Wyniki są zadowalające, ale co będzie dalej? Nie wiem. Słowo nie wiem pojawiało się dziś najczęściej z ust zapłakanych rodzin pacjentów. Mąż pani Ireny miał już chemioterapię, ale potrzebuje jeszcze 3 takich cykli. Jego leczenie nie jest możliwe w domu. Chemia musi być mu podawana przez specjalną pompę niemal przez 24 godziny. Kobieta nie wie, gdzie szukać pomocy. Nie wiem, co mam robić. Wszyscy rozkładają ręce, bo wojewoda stwierdził, że ma być szpital opróżniony. Miejsc w innych szpitalach nie ma. Rodziny pacjentów o przekształceniu szpitala MSWiA w szpital zakaźny, tak jak inni, dowiedzieli się od lekarzy wczoraj wieczorem i dzisiaj rano. Ze względu na stan zdrowia swoich bliskich nie zgadzają się z takimi decyzjami rządzących. Nam zapewnić, co to znaczy choroba nowotworowa, żeby nie przekształcać takich szpitali. Jest naprawdę wiele innych szpitali, które mogłyby działać. Przed południem dyrektor szpitala powiedział, że ma zakaz wypowiadania się do mediów. Dlatego sytuację szpitala przedstawili lekarze i ordynatorzy pracujący w placówce. Szpital dostał pismo od NFZ w sprawie konsultacji propozycji wojewody odnośnie przekazania informacji na temat liczby pacjentów, którzy mogą zostać wypisani ze szpitala. Wszystko wskazuje na to, że nie możemy planować przyjęć. Musimy informować chorych, że w ciągu tygodnia będziemy musieli zwolnić tych, którzy są w szpitalu, a nie wiem, jak poinformować wszystkich tych, którzy oczekują na naszą pomoc. A tych czekających na pomoc jest bardzo wielu. Setki pacjentów czekają także w kolejce na przyjęcie na oddział. Niektórych nie da się po prostu wypisać. Pan ordynator nam przedstawił, że ma w tej chwili kilkunastu pacjentów, pilnych pacjentów do operacji nowotworów pęcherza moczowego, krwawiących chorych, których nieozoperowani będą musieli niestety umrzeć. Źle wygląda także sytuacja na oddziale chirurgii naczyniowej. Bez szybkiej pomocy lekarzy pacjenci ucierpią na zdrowiu. Chorych stętniakami aorty z krytycznym niedokrwieniem, to będą chorzy, którzy będą trzeba im amputować kończyny, wysyłać do szpitali powiatowych, których nie uzyskają takiej właściwie fachowej pomocy, jaką mogliby tu uzyskać. Po południu wojewoda wielkopolski wysłał komunikat do mediów, w którym powtórzył, że nie zapadła jeszcze decyzja odnośnie przekształcenia szpitala MSWiA. W ostatnich dniach pracowaliśmy nad różnymi scenariuszami, jednak żadna decyzja w sprawie szpitala MSWiA nie zapadła. Zgodnie z naszymi analizami, na tym etapie walki z epidemią szpital MSWiA nie będzie placówką dedykowaną do walki z koronawirusem. Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć od pracowników szpitala, wojewoda swoją decyzję motywował troską o stan zdrowia pacjentów onkologicznych. Nie wiadomo jednak, co z pacjentami, którzy usłyszeli dziś, że ich leczenie nie będzie kontynuowane. Mateusz Mękina, Puls Dnia.